wśród drużyny strzelecka sztandar do góry swój wznieś. Szatka bez siła zdradziecka zniszczyć nie zdoła ani zmieść. Czy przyjdzie nam burzę wśród boju, czy w lajkach cywilu nam bić? Z trudu naszego i znowu głupotę nie napisał na Facebooku, to ona mi lajkuje. No więc to jest też taka prega. Witaj w realu. Kobieta z Facebooka. Proszę Państwa, no i to tak się kończy. Także wszelkie dowody sympatii będą tu premiowane. Kończy się jak w tej piosence, Waltek. Śpiewamy, żeby zobaczyć, czym się skończyła. Popatrz, jak się kończy w piosence. Proszę Państwa, śpiewamy Przybyli ułani z bardzo skomplikowanym podziałem na role. Zaczynają panowie, a potem panie śpiewają: o Jezu, a cóż to za wojacy. Potem panowie, że przyszliśmy na poić konie. I znowu panie: o Jezu, a dokąd Bóg prowadzi. Patrzcie na tekst i śpiewajcie razem z nami, a przede wszystkim sami śpiewajcie. Panowie zaczynają. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. Dziewczynki! O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Panowie! Otwieraj, nie pytaj, byli jacy, otwieraj. To, co ty masz na głowie, to jest galowe nakrycie głowy beliniaków dokładnie. No wiem. Beliniaków. No, w tym razie, słuchajcie, jak się skupię, takie jak galowe, wysokie beliniacy mieli. Jak się... Dziękuję. No teraz to...
dziecię jutro będą maszerować w kierunku na Kielce. Zejdzie im parę dni, chyba prawie tydzień się to dzieje. No, 6 dni tak. To prawie tydzień. I robią to od wielu lat. Nie ci akurat wszyscy, którzy tutaj są, ale to jest jakaś taka tradycja. I w ten sposób ci ludzie, no, czczą tych wszystkich, którzy kiedyś mieli pomysł na wolną Polskę. Dobrze, i teraz nie wiem, czy ktoś tu nie będzie chciał coś powiedzieć, bo tak... Bardzo prosimy. Drodzy Państwo, przychodzimy z Wawelu od trumny marszałka Piłsudskiego, gdzie w tym duchu podniosłem celebrowaliśmy 105. już rocznicę Wymarszu Pierwszej Kadrowej. Natomiast tu na Małym Rynku, dzięki temu, co robi Waldek Domański od lat, dzięki temu, co robi grupa skupiona wokół niego, wspaniali artyści, możemy celebrować tę rocznicę na sposób radosny, bo ją trzeba celebrować na sposób radosny. Proszę Państwa, w naszej historii jest mnóstwo dat smutnych, jest mnóstwo dat tragicznych, a 6 sierpnia jest świętem radości. Strzelcy maszerując do Kielc śpiewali radośnie dlatego, że wierzyli w Polskę. Wierzyli, że im się uda. Ta lekcja, która z nich płynie, to lekcja optymizmu, że Polska może być uśmiechnięta, radosna i wspaniała. I to, że Państwo się tutaj gromadzą, jest tego też najlepszym dowodem. Dodam jeszcze i podziękuję jako warszawiak, że to dzięki Wam zainicjowane zostało to wspaniałe śpiewanie wspólne, wspólnotowe piosenek, które chociażby w rocznicę Powstania Warszawskiego miało miejsce. Dzięki Wam w Krakowie zaczęła się niepodległość i w Krakowie zaczęło się wspólne śpiewanie. Za to serdecznie Wam Państwo dziękujemy. Ja tylko dodam, że już na pierwszej lekcji śpiewania powstało hasło patriotyzm nie musi być cierpieniem. To się rozlało po całym kraju na zasadzie jakiejś franczyzy, nie wiem, pozwolenia czy coś czego. Namawialiśmy inne miasta, że powstawały podobne koncerty. To zmieniło święta państwowe w Polsce z tych takich koturnowych, jednak raczej takich poważnych i smutnych, na właśnie radosne. I to jest coś pięknego, że w kraju smutasów się to udało. Szanowni Państwo, witam Was serdecznie tutaj. Powiem Wam tak. To nie jest ważne, czy spotykamy się po raz 99, setny czy 105. Niektórzy tak chcą nas wtłoczyć w takie rytmy okrągłych rocznic. A my spotykamy się zawsze, kiedy jest rocznica, bo to ta niepodległość jest najważniejsza. I dziś, kiedy obejrzycie tych wspaniałych ludzi, którzy jutro wyruszą z królewskiego miasta Krakowa na szlak niepodległości, to nie patrzcie na różne mundury. Oni mają takie same serca. W każdym z tych serc kwitnie niepodległość, niezależnie czy jest to mundur strzelecki, piłsudczykowski, ułański, czy mundur Wojsk Obrony Terytorialnej, bo oni po raz pierwszy, jako zorganizowana formacja, idą w tym roku z nami, proszę Państwo, oklaski dla nich! Zapraszamy teraz szeregowych ministrów do szeregu. Do szeregu, do śpiewania. Już się możemy zejść razem, te wszystkie boki, chodźcie na prosceny, lepiej będzie słychać. Kolejna piosenka, która powstała z dwóch piosenek, z dwóch utworów. On początkowo w ogóle był wykonywany w kabarecie, a później nieoczekiwanie z kabaretu przeniknął do wojska. To bardzo dziwna droga. Czy Państwo pamiętacie, w Trójce była taka audycja? No, żable w dłoń było, prawda? I to śpiewaliśmy wtedy. Zgadza się, Wasieńka podoba. Właśnie. Szary nocy spójną rok, wzdłużona dziennym bojem wiara twardo śni. Na racie młody szymak garby pęża wzrok i o przeszłości dalej dziwne roli sny. Szary strój z amarantów wyłogi pod szyją. Yeah.
wszystkim tym artyści. Z radości kładzie wąs.